Na stałej ekspozycji w Muzeum Farmacji prezentujemy obiekty i historię, no, datowalibyśmy je na przełom XIX i XX wieku, czyli na ten moment, kiedy leki wykonywano w aptece ręcznie. Natomiast nasze zbiory obejmują zdecydowanie szerszy zakres czasowy. Jak każde muzeum, zawsze mamy za mało miejsca, żeby pokazywać to, co najcenniejsze i to, czym byśmy się chcieli podzielić. Natomiast obecnie korzystamy z okazji i prezentujemy na wystawie czasowej ulotki do leków projektowane i dystrybuowane w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Ta niewielka prezentacja nosi tytuł Do użytku zewnętrznego. Grafika w przemyśle farmaceutycznym 1960-1980. Jest to unikatowy i dotąd nieprezentowany zbiór ulotek, które projektowała czołówka grafików, którzy zajmowali się projektowaniem no, i plakatów, ale też szerzej można powiedzieć plastyki reklamowej. Były to ulotki, które kierowano do wąskiego grona odbiorców, jedynie do lekarzy. I miały one taką funkcję informacyjną, to znaczy tam zawierano informacje na temat składu chemicznego, wskazań, skutków ubocznych. Uzasadniano to w taki sposób, że jakby po wojnie pojawiło się bardzo wielu szybko wykształconych lekarzy i oni skądś musieli tę wiedzę o nowych lekach pozyskiwać. Znajdowali tę wiedzę właśnie w takich ulotkach. To, co jest wyjątkowe i bardzo zachwycające w tych ulotkach, no to jest właśnie ta szata graficzna. Oglądając je, należy spojrzeć na dwie rzeczy, to znaczy to, jak wygląda okładka i to, jak są zaprojektowane w środku. Ta okładka zawiera znak graficzny, rodzaj metafory, która opowiada o tym leku. No a w środku już mamy taką makietę czy skład graficzny, który powiedziałabym, odpowiada no właśnie czasopismom lat 60. Te szpalty są właśnie bardzo uważnie zorganizowane, z ciekawym liternictwem i z ciekawymi akcentami kolorystycznymi. Każda z tych okładek w skrócie opisuje działanie leku albo no, daje taką obietnicę ulgi, którą ten lek przyniesie. Antybiotyki najczęściej pokazywano za pomocą strzałek umieszczonych w różnych kierunkach, co może dawać wrażenie skuteczności, szybkości działania tego leku. Na sercowe leki będą często sięgać po prostu do rysunku serca. Są też ulotki, które mają ten przekaz bardziej zaszyfrowany. Na jednej z ulotek widzimy na przykład labirynt, ale jest to labirynt bardzo uregulowany, a lek jest właśnie pomyślany jako środek, który reguluje układ krążenia i procesy metaboliczne. Na wystawie prezentujemy ulotki ze zbiorów Muzeum Farmacji. Poza wybraną czwórką, którą wypożyczyliśmy z archiwum Jerzego i Aliny Treutlerów, zresztą są to jedne z nielicznych ulotek, co do których jesteśmy pewni, kto je zaprojektował. Po więcej szczegółów zapraszamy na samą wystawę, która będzie dostępna dla publiczności do 18 grudnia.